Post-post-apo. Zapomniane wojny. Autorem historii jest Marcin Ptaszyński. Jeżeli podoba Ci się, co usłyszałeś, napisz, co myślisz i podaj dalej. Dzięki temu wspierasz powstawanie nowych opowiadań. Przez przypadek, wybierając drogę wędrówki, znalazłem zniszczoną windę, która prowadziła kolejne piętro niżej. Oczywiście, winda już nie działała, ale obok była w niegorszym stanie drabina. Schodząc po niej, myślałem, że będę musiał sprawdzić co ciekawsze piętra, ale winda prowadziła ku dołowi. Nie zatrzymywała się ani razu. W połowie drogi zwątpiłem w to, co robię, patrząc w dół i w górę. Nie widząc dna, ruszyłem dalej. Z niemałą ulgą zeskoczyłem z drabiny. Tylko po to, by wpaść w gęstą, czarną maź. Tunel był kiedyś czerwony. Teraz tylko rdza barwiła przejście. Na samym końcu zobaczyłem drzwi. Jedne, jedyne. Bez żadnych bocznych przejść, ani wyjść. Bez opisów, informacji, plakietek, znaków. Tylko zniszczone murale, z których niczego nie mogłem się domyślić. Czy ja na pewno chcę otworzyć te drzwi. Gdy otwierałem rozpadające się od rdzy drzwi, zobaczyłem pękające spawy. Całe drzwi były zespawane. Ze starości po prostu rozpadły się pod moim naporem. Ale czy to tylko ze starości? Zadawałem sobie to pytanie w tak kluczowym momencie. Moje rozkojarzenie prawie kosztowało mnie życie. Czarna ściana. Masy tej wody, mazi, stała przede mną, ruszając się. Stojąc niczym lustro, oczarowany, prawie ją dotknąłem. Migotliwa powierzchnia błyszczała w odbiciach latarki. Gdy mnie to coś złapało za płaszcz i zaczęło ciągnąć, odruchowo zrobiłem swoje. Zrzuciłem płaszcz, posłałem kulkę, poderwałem plecak i biegłem. Mówiłem do siebie, by ta drabina nie zerwała się pode mną, gdy po niej wchodzę przez całą drogę. Pełzałem po kolanach, gdy się z tej windy wyskrobałem. Czas stąd wyjść. Znaleźć drzwi, które mogę za sobą zamknąć i odpocząć. Butla z tlenem zaczyna się kończyć, a ja po ostatnim bliskim spotkaniu... Cóż, nie bardzo chcę ściągać maski. Wróciłem do znanego mi wyjścia i tak jak się obawiałem, został zasypany. Ba, można by powiedzieć, że nigdy go nie było. Pocisk artyleryjski najwyraźniej wpadł prosto w wejście do podziemi. Drugie drzwi, te ze śluzą, mimo wzmocnienia, wybrzuszyły się do tego stopnia, że jedynie ze sprzętem spawalniczym mógłbym zrobić dziurę, by wyjść. Nic z tego. Podejrzewam, że nawet po pokonaniu drzwi napotkałbym jedynie skały i ton ziemi, która zakopała korytarz. Jestem uwięziony. Uspokajałem oddech. Nie chciałem wpadać w panikę. Pamiętałem szyby wentylacyjne, gdzie wydawało mi się, że widziałem poruszone przez powietrze pajęczyny. To była moja szansa na ratunek. Postanowiłem ściągnąć rękawicę, by poczuć na gołym ciele powiew wiatru i po przedłużającym się słuchaniu swojego oddechu poczułem. Szyb wentylacyjny wspinał się ku górze. Był w takim samym stanie co reszta placówki. Bez większego trudu udało mi się rozerwać kratkę. Wbijając się w ścianki i używając łomu, parłem ku górze. Plecak był za duży. Wyrzuciłem pelerynę przeciw kwaśnemu deszczu, garnek i parę misek. Resztę przywiązałem sznurem tak, by podczas wspinaczki plecak mógł zwisać ku dołowi. Za pomocą srebrnej taśmy przykleiłem latarkę do ręki, by mieć obie wolne do wspinaczki. Czułem, że pełzam w miejscu, gdy cały spocony łapczywie wciągałem świeże powietrze. Dotarłem do rozwidlenia. Mogłem teraz odpocząć i podjąć decyzję. To, co dziś czułem, to była panika. Tunele wentylacyjne
zwężały się za każdym razem, gdy wybierałem kolejną drogę. Miałem wrażenie, że nie tylko brakuje mi miejsca, ale i tlenu. Nie wiem, jak długo tam byłem. Wiem, że siedziałem wpatrzony w swoje dłonie, gdy dotarłem do trzeciego z rzędu zawalonego szybu. Widziałem, jak moje palce drgają bezwiednie. Jak tylko mogłem, oddalałem złe myśli. Aż nie wytrzymałem. Wydarłem się w złości, bezradność i poddanie. Echo odbiło się głucho moim żałosnym zawołaniem. Niespodziewanie dotarł do mnie dźwięk, który sprawił, że się uśmiechnąłem. Szczekanie psa. Nie chciałem się poddawać dobrej myśli, ale co innego mi pozostało? Zacząłem się czołgać w stronę szczekania. Gdy nie wiedziałem, gdzie iść, krzyczałem jak mogłem. Słyszałem po chwili szczekanie. Pozostał ostatni korytarz wentylacyjny, którego zniszczona blacha szarpała mi ubranie i skórę. Widziałem światło. Widziałem koniec. Utknąłem. Nie mogłem się ruszyć. Moje ręce nie mogły mi już pomagać. Czułem, jak plecy zaciskają się na tunelu, jak skała spod blachy zaczyna się kruszyć na moją twarz. Znów zacząłem liczyć długo i nudno, by opanować oddech. Słyszałem psa, który szczeka w moim kierunku. Jestem tak blisko. Wypuściłem powietrze. Używając palców stóp, popchnąłem się parę centymetrów. Znów wypuściłem powietrze. Znów parę centymetrów. Światło dawało nadzieję. Gdy mój oddech stawał się coraz krótszy i bolesny. Ostatni moment. Ostatni wydech. Bez powietrza. Używam swoich palców. I chyba przesuwam się jak wąż. 20, może 30 centymetrów. Łapczywie wciągam powietrze, gdy znów mogę oddychać. Wychodzę z tunelu. Widzę znany mi pysk. Uśmiechając się, patrzę na jego szyję, na której jest smycz, a po chwili dźwięk przeładowanej broni nad moją głową. Znów mogę nagrywać. Nie wiem, ile miałem szczęścia, a ile jeszcze z tego wyniknie. Pies, ta skrzydlata istota, którą nie widziałem jakiś czas temu, nie chciała odejść od wylotu wentylacyjnego, dopóki się z niego nie wygrzebałem. A przeładowanie broni nad moją głową, potem jak wypełzłem, wystarczyłobym nie wykonywał gwałtownych ruchów. Było to dość utrudnione przez nadmiar radości, jaką okazywał mi pies. I nie wiem, ile ta jego radość miała wpływ na to, że ciągle żyje. Pod moimi nogami została rzucona plastikowa opaska zaciskowa. Związany, idę w drodze do nieznanego mi obozowiska. Obawiam się, że moje szabrowanie stanie się czyjąś inną własnością.